Słoneczko! Z tej strony? Dzisiaj razem z moim gościem specjalnym przejdziemy obi w Roblox, ale wylosujemy, kto będzie bogaty i będzie mógł stawać tylko na worki wypełnione złotem, a kto będzie biedny i będzie mógł skakać tylko po workach ze śmieciami. Nie przedłużając, gościem specjalnym jest betonowy Paweł, czyli mąż Milusi Klawdusi. Dzień dobry! Odpalam moje koło fortuny i zobaczymy, kto z nas będzie bogaty, a kto biedny. Najpierw ja. No mi przypadło, że będę bogata! I teraz sprawdzamy, co wypadnie Pawłowi Betonowemu. Uwaga, uwaga, kręcimy kołem fortuny. Fajnie by było, jakby było bogaty i biedny. O! Niestety, Paweł, wypadło na to, że jesteś bidaczkiem! Jestem biedny, nie mam pieniędzy! Spokojnie, dam ci jakieś. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Już. O, jestem tu. O, jaki smutny betonowy Pawełek. Ja nawet zobaczyłam złotego zęba i naszyjnik złoty. Ha, ha, ha. Dolarsy, dolarsowo. To w takim razie, smutny betonowy Pawełku, idziemy na nasze obwi. Cel jest prosty. Ty będziesz skakał po workach ze śmieciami, a ja po workach z dolarsami. Aha, czyli będę miał jeszcze... Nie! Już skusiłem! Czyli będę miał jeszcze brudniejsze stopy niż mam teraz! Nie! Znowu no skusiłem! No Paweł, co ty się tam tak rozbijasz? Ja po prostu tak gram! Cały czas mi coś wyskakuje, że mi chcą coś sprzedać, a ja nie mogę tego kupić, bo jestem biedny! O! Teraz ja poleciałam! Zepchnąłeś mnie! Paweł, mam taką propozycję. Jak przejdziemy to obi, to kupię ci buty. Dobra, jestem za tym. Poproszę Versace. Nie, no bez przesady. Kupię ci jakieś, nie wiem, z Chińczyka, może być? Może być, ważne, żeby były ciepłe, mam bose stopy! Jakieś te pumny ci kupię, zamiast pumy to pumny. Bama! Wiesz, że ja kiedyś będąc na wakacjach, i to chyba nawet z Milusią Klawdusią, byliśmy w Grecji, nie wiem, czekaj, tutaj mam wejść? A, czekaj, bo nie wiem, na które klocki skakać, na te? Okej, czyli ja mam takie beżowe i zielone. Ja kiedyś będąc na wakacjach z Milusią Klawdusią, byliśmy w Grecji i ja sobie kupiłam właśnie naszyjnik, taki nieśmiertelnik z napisem Puma. To miał być, wiecie, oryginalny naszyjnik. Okazało się, że nawet nie było tam napisane Puma, tylko było napisane Pumn. I mi było tak przykro później, jak ja to założyłam. Zapłaciłam chyba za niego 5 euro? Czyli to ile to jest 5 euro? Z dwie dychy, nie? No, dwie dychy jakoś będzie, tak? 25 nawet teraz. Zobacz, Paweł, możesz być bogaty na tym poziomie, a ja mogę nawet być biedna, więc lecimy. Czy to się jakoś... Nie, myślałam, że to się będzie kurczyło. Nie, to jest... Co, tak wystrzeliłaś? Co, wystrzeliłam? Nie, tutaj idziemy, tu ptamy po tym tęczowym korytarzu. No, zobacz, jakie dolarsy, ty musisz w papierkowej robocie siedzieć, ja tu po dolarsach skaczę, kupię sobie wszystko, co będę chciała. Nie, wiecie, to oczywiście tak gadam na potrzeby filmu tylko, nie, bo to jest specjalne obi, bogaty versus biedny, więc tutaj muszę tak specjalnie tutaj Pawła trochę demotywować. Co tu się dzieje? Halo? Halo, czemu tu padłam? A, bo ja weszłam na twoją biedną stronę, no nie! Zaraziłaś się, biedotą! Grzybice stóp teraz dostanę! Boże, jakie głupie to obi, jeszcze spadłam! Ej, dobrze, że my tutaj nie jedliśmy fasolek. A, tutaj mi gościu skacze. Dobra, musimy sobie tutaj pomagać, idę za tobą. No, teraz gdzie? A, teraz na zielone, okej. Okay. Paweł musi sobie sam niestety radzić. Nie! Spadłem! Ja tu mam ziomeczka, który mi pomaga. O nie, Pawełek spadł. Jestem, checkpoint. No jest checkpoint. A co to tutaj za zardzewiałe klocki? Zobacz, jakie tutaj mamy złote. Ty jakieś pordzewiałe, jeszcze tymi stopami gołymi dotykasz, Ze złomowiska prosto, bo zbieram w wózku, żeby mieć na co jeść. Ej, ale powiem ci, znam jedną taką osobę, to właśnie z Gdyni, która jeździ regularnie na złomowiec i wyobraź sobie, że tam ludzie wyrzucają sprzęt o wartości, nie wiem, nawet 5000, jakieś ekspresy do kawy, wiertarki,
które rzeczywiście nie działają, ale to się okazuje, że to jest jakaś drobna wada, którą mogą naprawić kosztem 30 zł, bo na przykład, nie wiem, kabelek jakiś się odpiął i ludzie to wywalają na złomowiec. Ale taka jest prawda, ja ci powiem szczerze i tutaj bez jaj totalnie, że no. Mi się zdarza, tutaj skupiam się częściowo, żeby to przejść. Mi się zdarza. Tutaj chyba losowo jest. Chyba losowo, mi się zdarza. No nie! Ja mi też się... padłam, co klocek to padał, nie? Są takie grupy na Facebooku, na przykład Uwaga Śmieciarka jedzie, dosłownie tak się grupa nazywa. I tam ludzie, jak widzą, że ktoś coś na śmietnik fajnego wystawił, to stawiają zdjęcie i adres śmietnika. Tak, uratuj przed śmieciarką to się nazywa chyba. No u nas jest Uwaga Śmieciarka jedzie. A, to u nas jest uratuj przed śmieciarką i powiem ci, ostatnio już rzadko widziałam cokolwiek, żeby ktoś takiego wstawiał, ale na początku dużo osób stawiało na te grupy, czy jakieś właśnie meble, kanapy. Dobra, co ja tutaj mam? Złotą laskę, ty masz tylko patyk! Ja mam jak Gandalf tą taką laskę z drewna. Nie! A ty jesteś tym druidem, jak Wandęga. Tak. Ale dziwnie się tutaj poruszać, ja mam takie złote laski, z dolarcami oczywiście, jak Caroline Derpiński. A ja mam takie krzywe jakieś kije, po których spadam bardzo często. O! No to jest nie! Jak... No nie. Ostatnim! Widzisz, jakbyś miał buty, to byś miał na pewno lepszą przyczepność. Mam lepszą chwytność, bo się schwytam palcami jak małpa. A co to jest troll? Zabij wszystkich na serwerze za 25 robuxów. Zamroź wszystkich na serwerze, rzuć wszystko. Rzuć wszystkich na serwerze. Nuklearny wybuch nawet jest. Ale to trzeba mieć dolarsy na to. Mam dolarsy, a żebyś wiedział, ponad 2000 dolarsów. A ja nie mam, bo jestem biedny. No to właśnie dlatego zostaniesz zaraz zamrożony. Nara. Aha. Jestem kostką lodu, mam domek w końcu. O Jezu, dobra, udało, już nie jestem zamrożony. Krainę lodu ci zrobiłam. Ja przez to, że nie mam ciuchów i butów, to jestem do zimna przyzwyczajony i szybko się tutaj asymiluję bardzo. O Jezu, powiem ci, że jak u nas w Gdyni teraz nasypało śniegu, były takie mrozy. Wiesz, jak ja zmarzłam ostatnio? No, ja strasznie zimno, zimą też marznę, powiem ci szczerze, nawet rękawiczki takie bez palców dostałem od Klaudii, bo mnie bardzo boli wszystko od zimna. O, już stary co ty jestem. Masz za samochód tutaj? Jakiegoś Gulfa? Gulf! Gulf, ja mam Porsche chyba, tak mi się wydaje, czy co to jest. Tak? Dobra, to jest Porsche, na pewno to jest Porsche. Teraz to nas cofa tutaj, widzę. Czekaj, czy tam już widać koniec? Tam są takie tęczowe schody, tam chyba koniec będzie, nie? A to nie wiem, powiem ci szczerze, aż takiego doświadczenia nie mam, moje biedne oczy tego nie widzą. Dobra, tutaj możemy być bogatym lub biednym, nie ma znaczenia, wszystko możemy dotykać, podłogi. Tylko nie będę deptała po twoich śladach, bo trochę, wiesz, się brzydzę tutaj, jak ty na gołych stópkach chodzisz. Dawaj, idź po czarnych, po węglu. Byłem na czarnym właśnie przed chwilą i się źle skończyło. Aha, no to na kupowaty teraz musisz iść. Ja mam metodę od widzów Milusia i Klaudusi tutaj, jak sprawdzać deski. Widzisz, śmiałam się z ciebie i padłam. No widzisz, to tak się właśnie kończy. O, dobra, idę. Możesz być bogaty lub biedny na tym poziomie. Hurra! To tam, Pawełku. Kolorowy tunel. Smutny, betonowy Paweł betonowy. Przykrywam się betonem, bo mi zimno. Dobra, teraz tutaj tuptamy. Ej, co tam się dzieje? Czemu tam tak wiksuje moja strona? Ale u mnie to samo. Chyba ja wejdę na twoją tutaj część, bo się boję, wiesz? Gdańska wirówka. Dobra, biegnę, uwaga. Boję się tej platformy, no nie! Kto to tak rozkręcił? Ktoś bogaty. A, o! To ty tutaj stoisz? Tak, hello. Ten most dawaj, się dawaj, kończy. Biegnij. Nie mogę, biegnij, bo mi zabrałaś most. Jak to ci zabrałam most? Bo się za tobą zaczął kończyć. Ej, to nie był jednak koniec. Gdzie ten? A tam jest chyba koniec? My dopiero werka mamy 30%. 30% dopiero? Tak. Aha! Na ryj lecę! Na buzie widzisz, ty biedaku, co ty tak gadasz brzydko? Nie ja można tak. Ja jestem biedny, to ja nie znam słownika. Zachować kulturkę na buzie, a nie na ryj. Ja nie mam słownika, nie stać mnie, więc znam tylko takie brzydkie słowa. Bo Paweł, nieładnie. Ej, dlaczego mnie za... Aha, bo na bogaty skoczyłem, no tak. No właśnie, co stópkami gołymi dotykasz moich tutaj platform? Nie można. Blask pieniądza. Ej, ja przepraszam, że ja taka wredna jestem. Nie wiem, czemu wtopiłam się za bardzo w ten bogaty styl życia. Ja
normalnie tak, nie wiecie, nie traktuję ludzi, oczywiście, że nie. Ale na potrzeby tego filmu nie wiem, czemu sobie taką maskę bogacza założyłem. Ale ty też możesz się ze mnie tutaj ponaśmiewać, nie? Jestem biedny, nie stać mnie na ripostę. Dobra, czekaj, zerknę, co w sklepie mamy. Spraw, aby każdy był większy. Powiększę ci twoje gołe stopy, co ty na to? Tak, będę jak Hobbit. O Jezu, ale przypakowało mnie. Ale ja się zwiększyłam, ale czapka mi się nie zwiększyła. I teraz mi taki złoty przycisk wystaje. Naciśnij go, zobaczymy, co się stanie. O, czekaj, tutaj co mamy? A, ja tu mam dolarsy, ty masz tutaj woreczki ze śmieciami, trzeba wynieść śmieci, bo... O, jestem big werko, oferko teraz, tu. O, nie, to już się skończyło. Gdzie są śmietniki? Tu. O, dzień dobry, Kubły, z was mogę sobie zrobić teraz salon. Z Kubów? Salon? Nie mam domu, to muszę jakoś improwizować. A, tajemniczy sprzęt bezpłatny zdobądź, po ile to jest? Ej, zobacz, jak sobie naciśniesz tutaj teraz w lewym górnym rogu, to coś dostaniesz. Ja dostałam kawałek ciasta. Może worek ze złotem dostaniesz. Jestem puszkę. Coca-Colę dostałeś. A masz skończone 18 lat, że pijesz tutaj energetyka? Tak, nawet 30. Okej, ufam ci. Jak nazywa się pies złomiarza? Złomek? Puszek. Puszek. Złomek chciałam powiedzieć. Ale Złomek to był w tych samochodach, tych w filmie tak, animowanym. Autor. O, czekaj, tutaj można sobie mocno drogę skrócić. Czekaj, o. Co ty zrobiłaś? Spadłam na dół. Skróciłam drogę. Ej, ktoś tu lata na chmurce! Też skróciłem drogę. Hello. Ej, ale nie zaliczyło jakby checkpointa, nie? A nie wiem, powiem ci szczerze. Okaże się pewnie zaraz, jak zginiemy. Dobra, to będzie chyba ciężkie, uwaga. No i zginęłam. Już ja też w tym samym. Nie, dobra, zapisało. Zaliczyło. Nie chcę kupować! Mnie też to strasznie irytuje. Mimo tego, że mam dolarsy i robuxy i bym kupiła, ale nie chcę kupować. No, a ja nie mam pieniędzy, nie? Więc i tak nie kupię. Musiałbym ukraść co najwyżej. Nie można! Siódme nie kradnij! Nie można! Dobra! Jest! Udało się! No dobra, kochani, mam nadzieję, że takie obwi w naszym wykonaniu wam się podoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę, koniecznie wbijcie na kanał Betonowego Pawła i zostawcie u niego subskrypcję. My wam życzymy udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!